To są rzeczy rewolucyjne w wielu obszarach. Wystarczy wspomnieć choćby, oczywiście, sztuczną inteligencję. Prawdopodobnie w przemyśle większość fabryk to będą fabryki bez ludzi, w sensie te powtarzalne czynności będą no, praktycznie całkowicie zrobotyzowane. To jest jakaś paranoiczna zupełnie sytuacja, żeby przy sprzedaży samochodu służbowego, który już zamortyzowaliśmy, żebyśmy musieli płacić od tej sprzedaży składkę zdrowotną. Witam Państwa, Mikołajdowia, redakcja Biznes Info. Z Państwem i z nami na łączach ekonomista, pan Marek Zuber. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Marku, takie podstawowe pytanie, które też się nasuwa wielu osobom, no to jakie dzisiaj według Pana największe problemy mają polscy przedsiębiorcy? Jakie są jakieś takie bariery? Czy to jest skomplikowanie prawa, czy to są stawki podatkowe? Jak to określić? No bo rzeczywiście w ostatnich latach mieliśmy dużo zmian i to była taka, nawet bym powiedział, trochę arena eksperymentów momentami. No i dzisiaj czas na takie trochę podsumowania. Jan powiedział, użył takie słowa wyzwania. Mamy chyba dwie grupy wyzwań dzisiaj, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, nie tylko polską, ale w szczególności polską, a w ramach tej polskiej gospodarki, w szczególności jeżeli chodzi o małe i średnie firmy. Pierwsze dotyczą rzeczy, które się dzieją na świecie i to są rzeczy rewolucyjne w wielu obszarach. Wystarczy wspomnieć choćby oczywiście sztuczną inteligencję, która, czy nam się to podoba, czy nie, będzie coraz bardziej wchodziła w nasze życie, ale także w życie przedsiębiorców. No, wystarczy wspomnieć jeden z, jedną z niedawnych wypowiedzi szefa Nvidia. Nvidia to jest w tej chwili trzecia najwięcej warta firma w, na świecie. To jest firma, która w ostatnim półtora roku zanotowała jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów swojej wartości od wyceny na poziomie 300 miliardów dolarów do przebicia 2 bilionów dolarów. Dla porównania Orlen jest wart około 20 miliardów dolarów, więc widzimy tutaj skalę. A Nvidia jest producentem, no, jeżeli już kojarzymy ją, to pewnie bardziej z kart graficznych. Tymczasem to jest także gigantyczny producent procesorów graficznych. A te procesory graficzne są używane właśnie przy okazji sztucznej inteligencji. Jest takie słowo, że trenuje się sztuczną inteligencję na procesorach graficznych. Oczywiście ja nie lubię tych sformułowań, ale wiemy o co chodzi. Te procesory są wykorzystywane właśnie w tych systemach, no i stąd taki wzrost wartości. I tenże prezes NVIDIA powiedział, że. W relatywnie niedługiej perspektywie, nie mówimy tutaj o 50 latach, to jest może dekada, może dwie dekady. Prawdopodobnie w przemyśle większość fabryk to będą fabryki bez ludzi, w sensie te powtarzalne czynności będą no, praktycznie całkowicie zrobotyzowane. I to widzimy już w wielu firmach, oczywiście od, od lat, choćby w sektorze automotyw czy w elektronice, ale to wszystko będzie jeszcze bardziej. Postępowało. Więc to jest pierwsze wyzwanie. Wyzwanie, żeby obserwować to, co się dzieje na świecie, to dotyczy zresztą w ogóle Polski jako całości, nie tylko małych i średnich firm. Patrzeć, co się dzieje na świecie, chłonąć te nowe rozwiązania i stosować te nowe rozwiązania u siebie. Nie bać się tego, nie traktować tego wszystkiego jako coś, co nas zmiecie, tylko z tego wszystkiego starać się skorzystać. To jest bardzo ważna strategiczna kwestia. Natomiast druga grupa problemów to są problemy tu i teraz, takie znacznie bliższe i na znacznie krótszy okres czasu. I tutaj z całą pewnością można powiedzieć o tym, o czym Pan przed chwilą powiedział, czyli niestabilność otoczenia gospodarczego na przykład. Przy czym mamy nową władzę oczywiście, my tej poprzedniej władzy zawrzucaliśmy to rozwalenie w kosmos stabilności. Przedsiębiorca nie wiedział, co zostanie wymyślone wielokrotnie, niestety poprzednia władza udowadniała, że jest nieprzewidywalna. Do, między innymi, a właściwie głównie dlatego, obserwowaliśmy załamanie inwestycji w Polsce w 2016 roku, tak naprawdę dość mocno to się dopiero te inwestycje poprawiły w zeszłym roku, w roku 2023. No ale przyszła ta nowa władza, mamy czerwiec i tak ja też do końca nie jestem pewien w jakim kierunku my zmierzamy. Oczywiście pewne rzeczy się dokonały, bardzo ważne rzeczy, na przykład odblokowano środki unijne. Pierwszy kwartał tego roku jest słaby, jeżeli chodzi o inwestycje. Mamy spadek inwestycji o prawie 2%, ale myślę, że kolejne kwartał będą znacząco lepsze. Myślę, że po prostu wielu przedsiębiorców czeka na te środki unijne, choćby na te środki z KPO. To się dzisiaj dzieje fizycznie. Te różnego rodzaju programy są rozpisywane w tej chwili. Możemy już próbować z tych środków korzystać, ale zanim one do nas trafią, no to chwilę jeszcze czasu minie, więc myślę, że ten impuls inwestycyjny dopiero przed nami. No, ale tak jak powiedziałem, to jest jeden z elementów. Natomiast jeśli chodzi o ten, choćby o polski ład, który tak krytykowaliśmy, który tyle zamieszania wprowadził i koszty prowadzenia działalności zwiększył, no to tutaj nie mamy na razie żadnych konkretnych zapowiedzi. No, składka zdrowotna, ale ona też nie wszystkim pomoże. Tym lepiej zarabiającym sytuacja się pogorszy. Mówię o małych przedsiębiorcach. No, ale takich jakichś gruntownych zmian, fundamentalnych zmian, wycofania się z wielu rzeczy, nie widzę. No, ja taki konkretny przykład mogę podać. To jest jakaś paranoiczna zupełnie sytuacja, żeby przy sprzedaży samochodu służbowego, który już zamortyzowaliśmy, żebyśmy musieli płacić od tej sprzedaży składkę zdrowotną. Nikt się na razie z tego nie wycofał, prawda? Więc jakby cały czas na to czekamy i mamy nadzieję, że nowa władza przyspieszy tutaj ruchy w, w tym zakresie. Więc to na pewno nam przeszkadza. Ale także decyzyjność dotycząca kluczowych projektów. Dzisiaj prawdopodobnie dowiemy się, co dalej z CPK, nie wiemy tak naprawdę, co dalej z IZERO, bardzo wiele innych elementów to jest kwestia pokazania strategicznych kierunków rozwoju polskiej gospodarki. Bo teraz, jeżeli ja jestem przedsiębiorcą i tego typu wielkie projekty, warte miliardy czy dziesiątki miliardów złotych, będą realizowane, no to ja się mogę dostosować do nich, czyli próbować w nich również uczestniczyć. Bardzo ważna rzecz. Jak nie wiem, czy będą realizowane, to nie wiem, co mam robić. Więc to też jest bardzo potrzebne dzisiaj, żeby wskazać te kierunki, żeby tę strategię rozpisać. Jestem tutaj też troszkę rozczarowany, bo dosłownie parę dni temu pojawiła się taka informacja, że ta strategia taka całościowa dla Polski będzie dopiero budowana grupami zewnętrznych ekspertów, konsultacjami z z ministerstwami. No ale pod koniec mają taką informację publikować. Ja myślałem, że jednak poszczególne partie szły z takimi strategiami, a teraz jest tylko kwestia negocjacji. W ramach koalicji, jak to będzie dalej? I do końca roku podobno coś takiego ma być przyjęte. No strasznie długo to trwa, więc to nam na pewno przeszkadza. Natomiast trzeba zwrócić jeszcze na dwa elementy bardzo ważne, krótkookresowo, choć nie tylko krótkookresowo, to oczywiście też jest związane z tymi inwestycjami, z wydajnością pracy, mianowicie wzrost kosztów. Początek roku to jest potężny wzrost kosztów pracy. Jedni się cieszą, bo więcej zarabiają, ale przedsiębiorcy mają problem wynikający z tego, że płaca minimalna poszła w górę najbardziej w historii, o prawie 18%. Drugi ruch będzie w lipcu. W lipcu na to się nałoży podwyżka cen nośników energii. Jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że podwyżka płacy minimalnej to jest wzrost 60 kilku procent wynagrodzeń w gospodarce, bo to jest oczywiście łańcuszek. No i teraz trzeba jakoś na to odpowiedzieć. Te marże nie są za wysokie. Patrzymy sobie na, na przedsiębiorstwa, szczególnie na przykład w takiej gastronomii, gdzie one mocno były zmniejszane w zeszłym roku, trudnym, bo tam to był rok także Braku popytu. Teraz ten popyt się odbudowuje, no ale nie zmienia to faktu, że też właśnie rosną te koszty. Jeśli jesteś w dodatku eksporterem, no to oczywiście złoty się umacnia. Euro już w okolicach 4,30 myślę, że jeszcze się trochę umocni. To wszystko razem powoduje, że właśnie te napięcia kosztowe będą istotne. Co prawda bardzo dobrze się stało na rynku, w sensie bardzo mocno potaniały surowce. Absolutna większość tych surowców, no z wyjątkiem ropy, ale to jest też oddzielna dyskusja. Więc w wielu przypadkach wróciliśmy do cen sprzed eskalacji wojny, a nawet sprzed pandemii. Ale mimo wszystko, właśnie te dwa elementy, czyli koszty pracy i koszty energii, dzisiaj w wielu branżach spędzają sen z powiek, i tutaj jest no właśnie myślenie, co z tym wszystkim zrobić. I tak, tak jak powiedziałem na początku, z całą pewnością jedyna sensowna droga w takiej sytuacji, żeby nie utracić konkurencyjności cenowej. To są inwestycje, to jest inwestowanie, to jest wykorzystywanie środków z KPO, to jest korzystanie z tych nowoczesnych metod produkcji. I mam nadzieję, że druga połowa roku szczególnie to będzie takie wyzwanie, jeśli chodzi o tego typu projekt. Właśnie w związku z tym, bo tu mamy pewne wyzwania, bolączki, ale z drugiej strony, czy według Pana polska gospodarka ma jakieś przewagi? Czy ma coś takiego, co jest w jakiś sposób unikalne, albo chociaż rzadkie, albo coś takiego, co powoduje, że ludzie chcą tu inwestować, to jest za granicy? Bo no, to też jest kwestia tego, jak budować długofalowo swoją konkurencyjność. Na pewno jakość siły roboczej, to takie brzydkie słowo siła robocza, ale tak jest. Jakość siły roboczej to jest cały czas element, który nam sprzyja. Drugi element, mówiłem o, tym, o tych rosnących kosztach małych i średnich polskich firm, szczególnie w kontekście kosztów pracy. Ale dla wielu firm zagranicznych, Polska wciąż jeszcze nie jest krajem drogim, jeżeli chodzi o koszty pracy. A jak zderzymy te koszty pracy z jakością pracowników, no to ten element przewagi konkurencyjnej jeszcze bardziej jest widoczny. Czyli mówiąc już tak bardzo wprost, w dalszym ciągu polski pracownik jest dużo tańszy niż niemiecki pracownik, na przykład dla koncernu motoryzacyjnego z Niemiec. A jakość jego produkcji, delikatnie mówiąc, nie jest gorsza. Kiedyś było takie powiedzenie: Polnisze Wirtschaft, 40 lat temu, to był taki synonim najgorszej jakości, jaką można sobie było wyobrażać. To była taka obelga. Dzisiaj Niemcy, mówiąc polnische Wirtschaft, mają na myśli właściwie najwyższą jakość, jaką można uzyskiwać przy produkcji. Więc to jest pewna zmiana, która się też dokonała. Drugi element z całą pewnością to jest kwestia. Takiego bezpieczeństwa wewnętrznego z punktu widzenia działania tutaj różnego rodzaju przedsiębiorstw zagranicznych, z którym to działaniem wiąże się przyjeżdżanie tutaj no, przedstawicieli tych firm zagranicznych. Oczywiście mamy kontekst Ukrainy, to jest jasne, choć myślę, że większość inwestorów, przepraszam za to słowo, przyzwyczaiła się do tego, że za naszą granicą jest wojna, ale tak to niestety trochę psychologicznie działa. Ten element takiego zdecydowanego wsparcia NATO w kontekście ewentualnej agresji na, na, na Polskę, jednak jest bardzo wyraźny w tej chwili. No mamy pewien znak zapytania dotyczącego, dotyczący nowego prezydenta ewentualnie, nowego, bo nie ma oczywiście, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, ale gdyby Trump wygrał wybory, no to jest tutaj pewien znak zapytania, chociaż jeden z ostatnich jego wywiadów sugeruje, że to są takie słowa, które mają zmobilizować do działania, no ale jest tu pewien element niepewności. Ale myślę, że nie brany jeszcze jakoś tak bardzo mocno pod uwagę. Więc ten element bezpieczeństwa przebywania w Polsce, no to jest też coś, co nam tutaj pomaga. No i jest jeszcze jeden element, z tym, że tu już zależy, z kim się będziemy porównywać. Jak z Irlandią, to oczywiście to, co powiem, nie jest prawdą, ale jak z Francją, na przykład, to ten element ma znaczenie. To jest kwestia wysokości podatku. Bo wbrew temu, co część z nas uważa, Polska nie należy do krajów o najwyższych podatkach w Europie czy na świecie. Więc to cały czas pomaga. To, co wprowadził negatywnego, co, co wprowadził Polski Ład, to jest wzrost kosztów dla małych średnich firm przede wszystkim i skomplikowanie systemu. I to przede wszystkim zarzucamy tej zmianie pod tytułem Polski Ład. Natomiast całościowo, biorąc to wszystko pod uwagę, no to w dalszym ciągu pod względem Ogólnej wysokości płaconych podatków to źle w Polsce nie wygląda. Tymczasem, że tym bardziej, że jednak ten element stref ekonomicznych jest w Polsce rozbudowany, dalej oczywiście można z niego korzystać. No i też położenie Polski z punktu widzenia logistyki też jest dobre. Musimy pamiętać o tym, że jednak wiele inwestycji realizowanych jest pod kątem tych największych gospodarek. Niemcy oczywiście są dzisiaj w bardzo poważnych problemach. To jest jasne, ale to dalej jest oczywiście największa gospodarka. Europy. Macho tego trochę paradoksalnie po zeszłym roku stała się trzecią największą gospodarką świata, wyprzedziła Japonię. Mówię paradoksalnie, bo Japonia się rozlinęła w zeszłym roku, miała wzrost gospodarczy na plusie. Niemcy były w recesji, zmniejszyły się, no ale euro się umocniło do dolara, jen się osłabił do dolara, więc przeliczenie jenów na dolary i euro na dolary powoduje, że Niemcy wyprzedziły Japonię pod względem wielkości gospodarki. Ale to tak jak mówiłem trochę paradoksalnie, natomiast nie zmienia to faktu, że Niemcy są potężną gospodarką, więc cały czas też jest takie myślenie lokowania się w Polsce, po to, żeby obsługiwać na przykład niemiecką gospodarkę, bo tu wciąż jest taniej. I co ciekawe, też obserwowaliśmy w zeszłym roku dość duże zainteresowanie przenoszeniem się niemieckich firm do Polski właśnie w kontekście łapania, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, tych niższych kosztów produkcji. Czyli pomimo tego wzrostu cen, Szczególnie dotyczy dla polskich firm, ale to też wynika z tego, że te polskie firmy nie mają tak mocnej, takiego poziomu wydajności pracy, jak choćby te nowoczesne efekty inwestycji zagranicznych w Polsce dokonywanych. To pomimo tego wzrostu kosztów, jeszcze wciąż jesteśmy dla wielu branż atrakcyjni, chociaż jak widzimy w ostatnich miesiącach, już nie dla wszystkich. Kraków, Wrocław, przede wszystkim Kraków, to są te. Miejsca, gdzie mamy zwolnienia w outsourcingu usług, gdzie okazuje się, że na przykład Filipińczycy czy, czy Marokańczycy już są tajsi z punktu widzenia tego złożenia energia plus praca, bo akurat koszty energii w przypadku outsourcingu usług też mają duże znaczenie. Panie Marku, i tak już powoli zamykając klamrą naszą rozmowę, patrząc tylko i wyłącznie na polskich przedsiębiorców, jakie by Pan dał rady, czy to takim przedsiębiorcom, którzy niedawno zaczęli albo dopiero zaczynają, no bo też na rynku trzeba umieć się poruszać i wiedzieć, na co warto stawiać, a na co nie warto stawiać w najbliższym czasie. Znaczy z całą pewnością obserwowałbym to, co się dzieje na świecie. Warto tutaj korzystać też z pomocy nowych zawodów właściwie, tak można powiedzieć, które się w tej chwili tworzą. Ludzi, którzy pomagają nam zwiększać efektywność energetyczną w firmach. Ludzi, którzy pomagają nam zwiększać to zaangażowanie w rozwiązania technologiczne, informatyczne, właśnie AI, czyli sztuczną inteligencję. Z pewnością to są wyzwania i z pewnością to są wyzwania, z których trzeba korzystać. Jeszcze raz to powtórzę. Świat się zmienia bardzo szybko ale my nie powinniśmy do tego podchodzić na zasadzie rany boskie, trzeba sobie szczelić w łeb, bo wszystko się kończy. Wyzwanie trzeba wykorzystać, trzeba być bardzo aktywnym. To jest ta różnica też w stosunku do bycia przedsiębiorcą w latach 90., czy nawet w latach 60. czy 70. No, w Polsce mieliśmy oczywiście komunizm, ale w tych krajach kapitalistycznych. Dzisiaj ta zmienność jest dużo większa, więc trzeba być bardzo aktywnym. Trzeba czytać, jeździć na konferencje, słuchać tego, co się dzieje, albo korzystać z, z osób, które to robią. Szukać swojej niszy, szukać swoich możliwości, no i oczywiście patrzeć na to też, co będzie robiło państwo w kontekście już, już, już nie mówię o tych nieszczęsnych podatkach, tylko kierunków rozwoju polskiej gospodarki, które zostaną zadane. No jeżeli, no taki przykład, jeżeli rzeczywiście będziemy w Polsce realizowali samochód elektryczny, no to dla sporej części branży automotyw bardzo mocnej w Polsce to jest drugi największy eksporter po żywności. Mówię oczywiście o całej branży. To jest bardzo istotny element, z którego można skorzystać, no mam nadzieję, że nawet jeżeli ten samochód będzie powstawał przy współpracy z GILI, czyli de facto Dzieli go będzie budowało, no to jakoś wymusimy na to GILI, na, na, czym, na, na tym ten będzie to proste oczywiście, kupowanie części produkowanych przez polskie firmy tutaj w Polsce, ale chodzi mi o to, że trzeba to obserwować, jakie rząd ma plany, jakie decyzje zostaną podjęte, jeżeli ta strategia zostanie zrealizowana rzeczywiście do końca roku, porządnie przeczytać, zobaczyć gdzie są te kierunki, być w kontakcie z organizacjami, być może przedsiębiorców, na przykład, po to, żeby szukać tych, tych kierunków rozwoju. No, aktywność, aktywność, jeszcze raz, aktywność to jest chyba to, co jest najważniejsze. No i to korzystanie oczywiście z tych nowych technologii, tak, bo tutaj nie ma odwrotu. Moim zdaniem, co najwyżej jest szansa, żeby to nieco zwolniło i powinno zwolnić, bo moim zdaniem my trochę za szybko tutaj idziemy w, w tym kierunku. Chodzi mi o kwestię dekarbonizacji, czyli szerzej mówiąc, ekologii. Nie ma odwrotu od tego, więc jeśli dzisiaj jakiś biznes, szczególnie produkcyjny, chcemy otworzyć albo prowadzimy, no to te kwestie musimy brać bardzo mocno pod uwagę. Ale ja jednak uważam, że zmiana to szansa i, i, i trzeba tylko, tak jak mówi mój tata, każdy czas ma swoje okazje, trzeba tylko potrafić je znaleźć. Więc życzę, żeby te okazje znaleźć, ale żeby je znaleźć, jeszcze raz to powtórzę, musimy ich szukać, czyli musimy być bardzo aktywni. No i środki unijne. Rozglądajmy się po tym KPO, rozglądajmy się po Funduszu Spójności. Tam będzie, myślę, bardzo, bardzo wiele ciekawych kierunków, z których będziemy mogli korzystać. No, akurat rozpisany parę tygodni temu program refinansowania środków na nowy produkt, akurat dotyczy Polski Południowo-Wschodniej, gdzie możemy dostać do 90% zgodów kosztów, z tego co pamiętam, chyba do 200 tysięcy euro. W przypadku wprowadzenia jakiegoś nowego produktu. Oczywiście 200 000 euro to nie jest dużo w przypadku Orlenu, ale jeżeli mówimy o mniejszej firmie, to może to nam pokrywa w dużej mierze koszty właśnie wprowadzenia takiego nowego produktu. Więc musimy na pewno z tych środków unijnych korzystać. Szanowni Państwo, reasumując, bądźmy aktywni i tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Zachęcamy Państwa do pisania swoich obserwacji, swoich opinii, może też swoich doświadczeń przedsiębiorczych czy pracowniczych. Oczywiście bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam również do zostawienia lajka, subskrypcji. Państwu naszym gościem był pan Marek Zuber. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.